A w dzisiejszym odcinku OnePlus 11. Smartfon, który dość nieoczekiwanie i szybko wkroczył na nasz polski rynek. Po pierwsze ma genialny ekran. Zobaczcie, jak piękny jest ten ekran, jak on się tutaj prezentuje. Bam. Oj, troszeczkę jest brudny, jak może wyczyszczę. Piękny. Tapetki sobie można zmieniać. Odcisk palca w dobrym miejscu. Bam, jak szybko reaguje. A, otworzył się na twarz, bo jest też ustawiony na twarz. Ja może twarz schowam za kamerę. Bam, proszę bardzo. A teraz wyłonię twarz i proszę bardzo, pięknie się otwiera. Jest długi, bardzo dobrze trzyma się w dłoni. Idealnie, można powiedzieć. Można go było porównać z Galaxy S21, który jest krótszy, ale równie szeroki. I ta szerokość, no minimalnie może jest szerszy ten OnePlusik, ale tak minimalnie i tak trzyma się go dobrze w dłoni. I ta tylna część tego smartfona błyszczy w pełnym słońcu. No teraz nie jestem tego w stanie pokazać, bo nie mam pełnego słońca, ale uwierz mi, że będziesz błyszczał niesamowicie. Te guziki, one są wszystkie w bardzo dobrym miejscu. Zobaczcie, mój kciuk idealnie wpada tutaj w przycisk power. Palec wskazujący idealnie wpada w przycisk volume, gdzie inne smartfony, na przykład Samsung, no to czego ja muszę sięgać po ten, czego ten przycisk nie jest tutaj, jak w OnePlusie? No to jest w ogóle nielogiczne, nieekonomiczne. A tu ktoś pomyślał. Ten, kto zrobił, pomyślał dobrze. Tu jest jeszcze taki suwak, żeby zablokować, jak w iPhone'ie. On jest na trzy różne tryby po środku. I w dole, silent, jak idziesz do kina czy coś takiego, to wiesz, bam, i rozumiesz, okej, okay, silent mode jest włączony, więc wyłączmy go, dobrze, ale jaką moc ma ten smartfon, bo to jest ważne i na pewno wszyscy na to czekają. Robiłem 3 testy, nie było nic w tle uruchomione, no i nie wyszło zbyt dużo, najwięcej co mi tu wyszło, to tutaj ostatni test, 776, okej, okay, w jednym z testów wyszło 800 z czymś, ale to i tak jest mało, jeśli chodzi o najnowszego. Wszystkim włączyłem, nawet Wi-Fi, wszystko włączone. Udało się uzyskać 1178 na 4687. No, jest to już wynik zadowalający. Samsung Countdown cały czas mi dzwoni. A na pewno w multi, z tego względu, że około 5000 to jest jeden z największych wyników, jakie doznałem w Androidzie. Ale się błyszczy. Dobry jest. Jest oczywiście tryb gry, on się tutaj włącza, fight, no to nic. Zobaczmy sobie, to chodzi, czy są tu jakieś zwolnienia, mimo tego małego wyniku, otóż w trakcie gry, to nic nie szkodzi. Pięknie wszystko chodzi, nie ma żadnych błędów połączeń, gdzie pamiętamy w innych smartfonach, czasami mieliśmy błędy właśnie połączeń, co było niefajne, ale prawdziwe. A w świecie audio, proszę Państwa, on tutaj gra. Dobra. Powiem wam tak, gra głośno, bardzo głośno, ale ta barwa tego dźwięku jest taka zimna troszkę i nie podoba mi się. Osobiście próbowałem to coś zmienić, ale nic to nie dało. Również najnowszy iPhone 14 Pro, też jego barwa mi się nie podoba. Jest zimny, jest taki szorstki, drażni moje uszy. Za to barwa Samsunga Galaxy S, przyjemna, ciepła i to mi się podoba. No tutaj tak nie jest, ale jest bardzo kwestia indywidualna. Kamera. W kamerze mamy opcję nocną, oczywiście, do zdjęć. Wideo maksymalnie możemy pójść do 8K, 24 klatki na sekundę, lub 4K, 60 również możemy, ale w ten czas zgubimy szeroki kąt. Nie będziemy mogli w szerokim kącie nagrywać. No, najprawdopodobniej hardware tutaj nie domaga. Mamy wersję oczywiście foto i tutaj standardowe ustawienia. Jest jeszcze high-res foto, automatyczne makro, auto HDR i tak dalej. Portret i more, czyli mamy X-Pan, Movie, czy taki szeroki na cały ekran w 4K oczywiście, co jest całkiem fajne. Piano Panorama, Pro, Slow Motion, Dual View. Można sobie zmienić na kwadrat i tak dalej. More. Ok, no i tyle. No to zobaczmy sobie sample, jak on tutaj to robi to wszystko. Przykładowo, jeśli chciałbyś zrobić zbliżenie z Samsungiem, no to wszystko jest rozmazane. Niefajne. Słabo widać. A OnePlusikiem? Ach. Różnica jest
gigantyczne. To mi się podoba. To jest to. Czas na zdjęcia. A zdjęcia, muszę wam powiedzieć, że jest postęp od starszych modeli. Ilość detali, jak ją uchwycimy, zobaczcie tutaj na tą rzekę, na ten słup. No jest coś niesamowitego. 10 bitów zdjęcia. Proszę bardzo, tu będzie jeszcze lepiej widać. Ach. Oczywiście w opisie będzie link, w którym możecie sobie ściągnąć oryginalne sample, nieskompresowane i sobie pozumować, pobawić się nimi. Aczkolwiek udostępnianie tych moich zdjęć jest oczywiście zakazane. Prawa autorskie. Bateria i ładowanie. 100-watowe, proszę Państwa. 100 W. Zobaczcie, jak to szybko będzie się nam ładować. Oj, to możemy... Jakie to uciążliwe, patrz, nie mogę tego... Dobrze, jest. Idzie. Idzie szybko. To muszę przyznać, że zapiernicza mocno. Parę minut i będzie naładowany. Bateria wytrzymuje mi cały dzień przy moich testach, tak więc jest nieźle. Może nie jest to wynik taki jak w Galaxy S23 Ultra, ale jest pozytywnie. No i czego dowiedzieliśmy się z tego wideo? A dowiedzieliśmy się, że telefon trzyma się bardzo dobrze w dłoni. Jest idealnie opracowany, jeśli chodzi o guziki i miejsce, w którym one są. Plecki się nie palcują i dobrze trzymają się w dłoni. Ma przepiękny ekran. W benchmarkach tak średnio, można powiedzieć, szczególnie w singlu. Może jest to kwestia oprogramowania. Jak i również aparat w kwestii oprogramowania trzeba by to zmienić, gdyż no, tak jak widzieliście. Poza tym smartfon się grzeje, szczególnie w tym miejscu. Wyniki są nawet też, teraz jak robiliśmy chwilę testy, to mamy już, no tutaj z dołu też 35 stopni, co jest troszkę dużo moim zdaniem, bo jest dość ciepły, ale nie gorący, jest w porządku. No ale tutaj przy jakimś tam nagrywaniu, czy czegoś tam robieniu, chwilę pograsz, już się robi tutaj bardzo, w tym miejscu, ciekawe dlaczego, bardzo, ale to bardzo ciepły. Nie gorący, ale ciepły, jeszcze ciepły. No i chyba to tyle, jeśli chodzi o tą maszynę. Czy polecam? Do zdjęć na pewno jest genialny. Do wideo w tym przedziale cenowym można złapać coś lepszego, ale gdyby zrobili jakąś aktualizację, taką quest oprogramowania, szczególnie aplikacji kamery, no to można byłoby się na niego pochąpić. Szczególnie, że cena jest dużo, dużo niższa niż u konkurencji. No w tym przedziale cenowym myślę, że warto. No i to będzie mi, kochani, historia prawdziwa. Pozdrawiam i polecam.